Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Dobrowolski, współautor rozdziału z publikacji Umówmy się na Polskę o progresywnym województwie marzeń, więc to też właśnie dzisiaj to progresywne województwo marzeń będzie tematem naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Już właśnie o tej samej publikacji trochę wcześniej rozmawiałam. Na kanale lub bezpośrednio znajdziecie rozmowę z Jakubem Drożdżem, współautorem rozdziału o konserwatywnym województwie i członkiem inkubatora umowy społecznej, który jest autorem całej tej publikacji właśnie. Ta grupa osób. Jemu oprócz pytań o konserwatywne województwo zadawałam też pytania o samą publikację i o plan właśnie tej nowej umowy społecznej. Także jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o tej umowie społecznej, to zachęcam właśnie do zobaczenia tamtej rozmowy, bo dzisiaj bardziej się skupimy na właśnie tym progresywnym województwie. Więc tutaj może to moje pierwsze pytanie. Jakie jest to progresywne województwo marzeń? Co je charakteryzuje? Bo w tej publikacji wiele, wiele tych elementów, przez które też myślę, że dzisiaj będziemy częściowo przechodzić, się pojawiło. Czym jest to progresywne województwo? Kiedy dostaliśmy propozycję właśnie wyobrażenia sobie województwa progresywnego razem z współautorką Heleną Chmielewską-Schleifer, dyskutowaliśmy dość długo na temat właśnie, jak zdefiniować tą progresywność, jak ją zrozumieć, czym ją wyróżnić na tle innych województw. Oczywiście, że tutaj myśleliśmy o jakimś takim modelu idealnym, który pewnie w rzeczywistości nie miałby możliwości nigdzie się zrealizować, w tym sensie, że no zazwyczaj nawet te województwa, które uważamy za bardziej konserwatywne, czy bardziej lewicowe, czy właśnie bardziej progresywne, tak jak województwo pomorskie, jednak no to jest zazwyczaj mieszanka bardzo różnych doktryn politycznych, ideologii, światopoglądów i najczęściej no nie występują w takiej formie idealnej. W związku z tym tutaj mieliśmy no zadanie o tyle trudne, że musieliśmy wyobrazić sobie rzeczywiście jakby tak, jak zdefiniować tę progresywność. No wiadomo, że progresywność, no sama nazwa wskazuje, że ona jakby jest bardziej nastawiona na jakiś postęp, na progres, na spojrzenie do przodu, w kontekście oglądania się na przeszłość. No ale tak jak mówię, tutaj była duża trudność, ponieważ wymyślając konkretne rozwiązania, cały czas się trochę zastanawialiśmy, czy te rozwiązania nie są zbyt jednak zapatrzone w przeszłość i nie czerpią zbyt mocno z tradycji, z historii tego regionu. Czy nie są zbyt lewicowe, czy nie są zbyt konserwatywne i tak dalej. Także tutaj mieliśmy rzeczywiście duży taki zgryz i zastanowienie nad tym, no i mamy poczucie, że rzeczywiście część tych pomysłów można by byłoby też zdefiniować jako czy konserwatywne, czy jako właśnie lewicowe, czy nawet jako chadeckie. Natomiast no, zdefiniowaliśmy sobie to w ten sposób, że chcieliśmy rzeczywiście pokazać z takim naciskiem na różne rozwiązania właśnie progresywne rozumiane jako no, w stosunku do tego, co mamy obecnie, czyli jakby rzeczywiście jest to takie województwo, które idzie i nie boi się eksperymentować, wprowadzać jakichś innowacji społecznych, testować różnych rozwiązań z polityk społecznych, które jest właśnie, no, otwarte na migrantów, chociaż no, to też jest właśnie ta kwestia, którą też można by potraktować jako jakiś taki rodzaj kultywowania tradycji tego regionu, w sensie tego, że było geopolitycznej położenia tego regionu. Zawsze to był właśnie teren, gdzie było bardzo dużo przybyszów, jako miasto portowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj oczywiście no, można byłoby się zastanawiać, jak ten progresywizm rozumieć. Nam zależało przede wszystkim pokazanie takiego województwa, które będzie łatwe w obsłudze, które będzie intuicyjne, tak jak mówimy o różnych sprawach, które używamy na co dzień obecnie, które są właśnie w takim bliskim dialogu z nowymi technologiami, które wychodzą naprzeciw i testują różne rozwiązania, nawet jeśli potem one okazują się tylko, że powiem, jakimś etapem do jakichś idealnych rozwiązań, ale że nie boją się tych nowinek różnych implementować do polityk społecznych. Także no w ten sposób to zrozumieliśmy, znaczy tak sobie zinterpretowaliśmy tę progresywność. No i pokazaliśmy na kilku przykładach, na tam różne aspekty tej progresywności próbowaliśmy przedstawić.
tej chwili chyba no, to było duże zagadnienie dla nas, w sensie, że to nie było takie oczywiste dla nas, jakie to województwo powinno być, jakie konkretne tutaj rozwiązania wprowadzić i rzeczywiście do czego się odnosić z tą progresywnością, czy do Warszawy, czy do Podkarpacia, co potraktować jako ten status quo obecny, powiedzmy. Rzeczywiście jakby te niektóre recepty, które są też zawarte w tym progresywnym województwie, ale zresztą nie tylko w tym progresywnym województwie, ale w całej publikacji w tych poszczególnych województwach, wydają się być bardziej uniwersalne, nie tylko właśnie dla osób o określonym światopoglądzie. Ale do tego bym chciała przejść za chwilę. Na początek chciałam też jeszcze zapytać o to, co wydaje mi się trochę takim sercem też tego progresywnego województwa, za które właśnie zostało wybrane Pomorze, o czym też już tutaj wspomniano, czyli to, że właśnie to Pomorze jest tak naprawdę wielokulturowe, wielonarodowe, wieloetniczne. No i my w tym fabularyzowanym rozdziale o progresywnym województwie przenosimy się właśnie z dwoma rodzinami na wycieczkę na weekend ze Słupska do Trójmiasta, gdzie spotykają się osoby o różnych narodowościach. Mamy do czynienia nie tylko właśnie z Polakami, ale spotykamy Białorusina, spotykamy także Rosjan i spotykamy nawet osoby, które się już tak naprawdę zatrzymały na stałe i stają się tymi Pomorzaninami, a są z Wielkiej Brytanii. Co właśnie sprawia, że to województwo progresywne jest to tak naprawdę wielonarodowe i jak ono by miało w tej swojej wielonarodowości funkcjonować? No my tutaj właśnie tak jak już zacząłem o tym trochę opowiadać, czyli rzeczywiście chcieliśmy no, wykorzystać jakby potencjał tego regionu i jego historię, i jego położenie, i wszystkie jego atuty. Też akurat no, chwilę w trakcie, kiedy właściwie pisaliśmy ten rozdział, też ukazała się książka Grzegorza Piątka Gdynia Obiecana, która pokazuje też jakieś takie w jakimś sensie właśnie tę wizję, jaka przyświecała, kiedy budowano Gdynię i jak ona się otwierała. Także tutaj mieliśmy rzeczywiście no, takie poczucie, że to jest w jakimś sensie korzystanie z zasobów tego regionu, właśnie myśląc o nim jako o wielokulturowym, oczywiście o Kaszubach, no, dużo tam było takich wątków, które sprawiały, że wydawało nam się to w jakimś sensie naturalne, żeby tam osadzić tą wielokulturowość. Natomiast też chcieliśmy, wiadomo, ta część ma taki charakter political fiction, gdzie my sobie po prostu wyobrażamy, testujemy pewne, symulujemy różne rozwiązania. Natomiast oczywiście też chcieliśmy bazować na tym, co jest realne, już co się wydarzyło w tym regionie. No i oczywiście tutaj ten obszar metropolitalny, Gdynia, Gdańsk, Sopot i jakby taka wspólna, to stowarzyszenie, które wypracowało wspólną politykę, ekonomię społeczną i integrację osób migrujących, było też dla nas jakimś takim, no, że rzeczywiście, że to się w jakimś sensie tam już zaczęło wydarzać i wydarza. Że są, został wypracowany przez to właśnie przez ten obszar metropolitarny, te standardy minimum integracji, że to centrum wsparcia imigrantów i migrantek, które działa na terenie, jest no, też realną instytucją, która ma jakieś zasoby, która ma już pewną też tradycję. To nie jest zupełnie coś, co wymyślane od zera i dopiero miało być. Nam zależało bardzo na tym, żeby wykorzystać już te rzeczy, które zostały wypracowane właśnie siłą tego województwa, no i w jakimś sensie pokazać, jak one funkcjonują w praktyce, to znaczy jak zaczynają z nich korzystać właśnie migranci i osoby, które przyjeżdżają na Pomorze, aby tam urządzić sobie życie. No i to są takie oczywiście elementarne rzeczy związane z kartą pobytu, z wsparciem zawodowym, poradami prawnymi, kursami języków, które się przekładają na kontakt z urzędnikami, z tymi osobami, które no, są jakby takimi osobami często pierwszego kontaktu dla osób przyjeżdżających. No oczywiście działający też wojewódzki rzecznik migrantów, to też była jakaś taka instytucja, która wydawała się tu potrzebna. My myśleliśmy też właśnie w tym kontekście, że oprócz tego, że no, oczywiście myślimy o przyjezdnych i osobach zupełnie z innych kultur, ale przecież Pomorze jest też po prostu takim terenem, gdzie bardzo dużo Polaków spędza wakacje, przyjeżdża właśnie i spędza kilka tygodni, czasami miesięcy, właśnie w tym okresie letnim, właśnie spędzając nad morzem, to chcieliśmy też myśleć o nich, jak sprawić, żeby ten region też był dla nich w jakimś sensie łatwy, bo mogli się uczyć i też zastanawiać się nad tym, nie wiem, no właśnie jest te rozwiązania dotyczące komunikacji, że jest darmowa, że jest prosta, że są rowery, że są no różne tego typu rozwiązania wydawały nam się korzystne dla wszystkich. Obcokrajowców przyjeżdżających
spędzają kilka tygodni swojego właśnie takiego czasu urlopowego, czyli bardzo cennego. I chcieliśmy podbić to jako, jako taką przewagę, być może też konkurencyjną, do innych województw, które nie mają, nie są aż tak nastawione na to. To właśnie w tym progresywnym województwie też dla mnie podczas lektury było bardzo cenne, że rzeczywiście niektóre rozwiązania są takimi rozwiązaniami uniwersalnymi, nie tylko jakby z perspektywy tego, że sprawdziłyby się w województwie progresywnym, ale w progresywnym czy w innych, ale po prostu w progresywnym sprawdziłyby się dla wielu różnych grup i odpowiadają na wiele różnych potrzeb właśnie różnych grup, tak jak tutaj zostało wspomniane chociażby o tej komunikacji, więc na pewno zachęcam tu do lektury, bo myślę, że odnajdziemy liczne, ciekawe, interesujące wątki. Tutaj jeszcze jakby z perspektywy właśnie tego województwa progresywnego, ale też przecież nie tylko, bo bardzo ważne w tej propozycji inkubatora umowy społecznej jest zwiększenie roli funkcjonowania samorządów. Myślę, że my sobie obecnie właśnie nie do końca zdajemy sprawę, jak wyglądają, jak funkcjonują samorządy. O ile jeszcze ten bliżej nas, gminy, powiaty może, o tyle jeśli chodzi o województwo, to myślę, że niewiele osób jest w stanie odróżnić chociażby kompetencje wojewody od marszałka województwa. No a tutaj w przypadku właśnie tej nowej umowy społecznej wyglądałoby to inaczej, a w tym progresywnym województwie duże znaczenie jakby w tym fabularyzowanym rozdziale miała też postać właśnie pani wojewody, którą nasi bohaterowie spotykają w restauracji i dzięki temu jakby jest pokazane, że to samo jakby osoby zarządzające województwem są tak po prostu bliżej ludzi, dzięki czemu też są łatwiej odpowiadać na ich potrzeby. Jak właśnie by funkcjonowało to progresywne województwo z tej takiej perspektywy zwiększenia kompetencji samorządów, zdecentralizowania Polski? To znaczy tutaj to są rzeczywiście, to nie jest jakaś specyfika tego rozdziału. Tutaj raczej staraliśmy się oddać, pisząc ten rozdział, oddać no, te rozwiązania, które rzeczywiście są zaproponowane jako właśnie ten nowy ustrój wprowadzany nową umową społeczną, gdzie rola wojewody jest rzeczywiście no, dużo większa niż w tej chwili. W tej chwili jest rzeczywiście jakiś taki rodzaj nie do końca jasnych kompetencji, rozdziału tych kompetencji między marszałkiem województwa a wojewodą i, no, i tu dochodzi do bardzo różnych jakichś takich tarć i niezrozumiałych konfliktów, przynajmniej dla właśnie z perspektywy mieszkańca. Ja mówię to akurat jako mieszkaniec Mazowieckiego, gdzie akurat no to co chwila właśnie potykamy się o to, że wojewoda blokuje jakieś rozwiązania, które mi jako powiedzmy mieszkańcowi województwa mazowieckiego wydają się korzystne. Więc tutaj to są rozwiązania, tutaj one są w tym sensie uniwersalne dla wszystkich tych województw. My tutaj rzeczywiście przedstawiamy, że wojewoda jest wybierana, czy wojewoda jest wybierany, zależy, tutaj w naszym akurat, w naszej fabularyzowanej wersji jest to kobieta, więc jest to wojewodzina, która jest wybierana w wyborach powszechnych, także ma bardzo taki wysoki mandat społeczny, no bo jest postacią rozpoznawalną, i dba też o to właśnie o kontakt z mieszkańcami, bo nie jest jakimś takim namiestnikiem, który jest wyznaczany przez rząd centralny, tylko jest wybierana powszechnie w województwie. No i ma oczywiście dużo większe uprawnienia, ponieważ też reprezentuje interesy tego województwa w tym senacie, nowym senacie, który jest właśnie składa się z samych wojewodów i prezydentów największych miast. Także no, w tym sensie ma dużo większe uprawnienia i możliwości, a tu my chcieliśmy też pokazać, że jest to osoba, która rzeczywiście, no, która jest taka po prostu na wyciągnięcie ręki, która jest tu na miejscu, spotyka się z mieszkańcami, rozmawia z nimi i konsultuje różne kwestie. I właśnie w tym rozdziale nasi bohaterowie spotykają wojewodzinę w restauracji, a tłem jakby tych wszystkich wydarzeń jest Marsz Równości. No i tutaj też spora część tego rozdziału została tak naprawdę pokazana jakby z perspektywy rodzin, ale rodzin, które możemy rozumieć w bardzo, bardzo różnorodny sposób. Jeden z głównych bohaterek to właśnie jest para lesbijek, która też zdecydowała się na życie w tym progresywnym województwie, bo jest ono dla nich dużo prostsze niż w Rosji, z której przyjechały. Jak wyglądałaby tutaj właśnie kwestia związków partnerskich, które zostały uregulowane w progresywnym województwie i jak właśnie fabularyzowany Andrzej Duda i fabularyzowany Trybunał Konstytucyjny zareagowały właśnie na te regulacje i dzięki czemu to było możliwe?
Tak, my tutaj rzeczywiście wprowadzamy nieidealne dla nas, ale właśnie chcieliśmy je cały czas zderzać jakby z rzeczywistością właśnie, w której się poruszamy, żeby pokazywać tę wizję jako nie jakąś taką super wymarzoną i tylko właśnie jako wizję, która jest osadzona w pewnych realiach. No i dlatego tutaj takim rozwiązaniem, które zostało zaakceptowane i wdrożone w województwie pomorskim, są związki partnerskie, które mogą zawierać osoby związki jednopłciowe, które mogą zawierać osoby LGBT. Ale przecież nie tylko, bo to przecież nie dotyczy tylko i wyłącznie. To znowu jest też taka rzecz, o którą wcale nie trzeba jej do osób LGBT, do jakiejś mniejszości, tylko po prostu do obywateli, dla których być może jest to dużo atrakcyjniejsza opcja. Tutaj rzeczywiście to jest ta część tego rozdziału, która pokazuje pewną kontrowersję, ale właśnie celowo nam zależało na tym, żeby pokazywać, że to nie jest utopijna wizja, bo no, muszę powiedzieć, znaczy, no, myślę, że nie tylko w mojej, ale no, myślę, że też mojej współautorki Heleny, a czy też Ziemowita, który nam pomagał sfabularyzować właśnie tę część. Andrzej Duda nigdy w tej takiej utopijnej czy wymarzonej wizji nie byłby prezydentem, ale my tutaj właśnie postanowiliśmy jednak no, to zderzyć i pokazać jakby tę rzeczywistość, jakby pomimo tego, czy no już trudno, skoro prezydentem Polski obecnie jest Andrzej Duda i został wybrany w wyborach powszechnych i tak dalej, uznajemy ten wybór, no to musimy też właśnie się z tymi realiami konfrontować. No i tutaj jest to oczywiście próba w województwie wprowadzenia małżeństw jednopłciowych, która została właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę zawetowana i skierowana do Trybunału. Trybunał w jakimś sensie podzielił, bo też jest to nowy Trybunał, w sensie Trybunał, który jest wybierany między innymi właśnie przez wojewodów. I został tutaj w tym sensie no, zostały uznane te wątpliwości, które wyraził Andrzej Duda, ale z kolei powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zostały uznane związki partnerskie. No więc chcieliśmy właśnie pokazać, że to są pewne, że to nie jest jakaś idealna wizja, w której wszyscy no, w 100% osiągają to, co postulują. Ale że no, dzięki tym rozwiązaniom, które my proponujemy, tych możliwości one mogą się znacząco rzeczywiście posunąć do przodu. Właśnie. W tym sensie jest to progresywne w stosunku do tego, co jest dzisiaj, kiedy no, właściwie osoby LGBT nie mają możliwości w żaden sposób uregulowania, zalegalizowania swoich związków. Także no, w tym sensie jest to progresywne, chociaż nie tak progresywne, jak powiedzmy my z Heleną chcielibyśmy, czy też nasza wojewodzina, która wciąż jakby próbuje o to walczyć. No ale to są też oczywiście, mówimy tutaj o związkach partnerskich, ale oczywiście też no, te postulaty osób LGBT są wdrażane na różnym innym poziomie. Też są szkolenia na poziomie wojewódzkim związane taki program szkoleń Rodzina bez względu na nazwę dla urzędników, nauczycieli, także katechetów, aby właśnie też pokazywać różne, no, aby nie dyskryminować tej grupy, tej mniejszości i tak dalej. Także to są różne takie już powiedzmy niższe rangą, ale w sumie dużo ważniejsze często z perspektywy dla mieszkańców danego regionu rozwiązania takiej tej polityki czy jakieś właśnie takie działania. No właśnie tutaj już trochę zaczął Pan mówić o tej edukacji. No i tutaj też właśnie w tym rozdziale były poruszane kwestie edukacji seksualnej czy właśnie religii w szkołach. I myślę, że to są dwa bardzo tak naprawdę często dla Polaków kontrowersyjne tematy, czyli religia w szkołach i jak powinna wyglądać edukacja seksualna, czy ona w ogóle powinna się w ramach szkoły odbywać. Jak wyglądałoby to właśnie w progresywnym województwie, bo przecież tutaj, jak też już zostało wspomniane, ta edukacja by wychodziła tak naprawdę często poza te ramy szkoły, tak jak często jest to teraz, i odbywałaby się także szerzej, żeby edukować tak naprawdę całe społeczeństwo, chociażby właśnie tych urzędników, też uczyć obchodzenia się, podchodzenia do bardzo różnych osób. Znaczy tak, no my akurat kwestii edukacji poświęcamy oczywiście w naszym rozdziale trochę miejsca. Nie rozwiązujemy wszystkich kwestii, które są jakoś tam kontrowersyjne i polaryzujące dla naszego społeczeństwa. No tak jakby chociażby kwestia wieku, w jakim dzieci zaczynają edukację, czy to są sześciolatki, latkowie, czy też gimnazjów, o których też toczyła się dyskusja. To są wszystko też, że tak powiem, rozwiązania, decyzje, które mogłyby być rozwiązywane na poziomie lokalnym, nie musiałyby być tutaj zunifikowane na poziomie całego kraju i tutaj rzeczywiście byłaby większa sprawczość, możliwość też testowania tych rozwiązań i porównywania ich skuteczności i jakby osiągania celów.
Natomiast my rzeczywiście tutaj w naszym rozdziale poświęciliśmy trochę uwagi właśnie tym zagadnieniom katechezy i edukacji seksualnej. No to są takie też dwa tematy, które mocno różnicują nasze społeczeństwo. Rozwiązaniem jakby dotyczącym katechezy jest, że rzeczywiście wciąż jest obecna w szkołach, natomiast obowiązkowo musi odbywać się ona na ostatnich zajęciach w danym dniu, żeby rzeczywiście nie tworzyć okienek, które w jakimś sensie no, są przeszkodą i jakąś stratą czasu dla uczniów, którzy nie uczestniczą w religii. To jest jedno rozwiązanie, które zresztą też tam w naszym rozdziale jest jakąś kontrowersją, ponieważ tam prezydent próbował to zawetować, ale wojewódzki sąd administracyjny nie uznał tego weta, znaczy tego sprzeciwu. Jeśli chodzi o kwestię edukacji seksualnej, to też nie jest to być może takie rozwiązanie idealne, które byśmy sobie wyobrażali, ale też chcieliśmy je właśnie osadzać w realiach i pokazywać, no, że nigdy te doktryny polityczne czy idee polityczne nie są wdrażane w 100%. I dlatego też edukacja seksualna jest za zgodą rodziców, no jest oczywiście dobrowolna, w sensie to są zajęcia dodatkowe, na których uczniowie mogą uczestniczyć, ale muszą mieć na to zgodę rodziców. I tak to zostało rozstrzygnięte na terenie naszego województwa jako progresywnego. Ale tak jak mówię, no to też nie są pewnie te rozwiązania idealne, ale no chcieliśmy, tak jak mówię, też cały czas jakby próbowaliśmy tak to wypośrodkować, żeby pewne idee progresywne, ale zderzać z polską rzeczywistością, w której się znajdujemy, żeby ta wizja właśnie nie była całkowicie utopijna. Myślę, że to się też przejawia tak naprawdę w całej tej publikacji, że dużo tam jesteśmy w stanie znaleźć jakichś uniwersalnych recept, a nie tylko właśnie takie utopijne wizje i marzenia, żeby rzeczywiście to był jakiś punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak kształtować potencjalnie nowy ustrój w Polsce albo jak zmieniać samo funkcjonowanie Polski. Ale zanim o tym, chciałam się jeszcze chwilę zatrzymać właśnie przy tej edukacji, bo to progresywne województwo marzeń dbałoby nie tylko o edukację urzędników, o integrację migrantów, o edukację młodych, ale także o rozwój i edukację seniorów, czyli takiej grupy społecznej, która bardzo często jest zapomniana tak naprawdę i seniorom się bardzo trudno funkcjonuje. Bardzo często w miastach, chociaż jakby są różne pomysły na to, jak ich cały czas włączać, a nie wykluczać. Jak wyglądałaby ta kwestia tak naprawdę włączania jakby w życie tutaj cały czas seniorów i dbanie także o nich, bo to była dla mnie bardzo ciekawa propozycja, którą właśnie przeczytałam w Umówmy się na Polskę. Tak, to znaczy my tutaj to rozwiązaliśmy w ten sposób, że rzeczywiście chcieliśmy to połączyć z tą taką ideą progresywną właśnie jako trochę takiego miejsca, gdzie testuje się różne też technologie. I tutaj właśnie no, jeden z naszych bohaterów właśnie opracowuje system takiego inteligentnego domu, który miałby za pomocą różnych czujników i informacji dostarczał informację dotyczącą właśnie osób seniorów, którzy wymagają jakiejś tam opieki, że nie wiem, kiedy lodówka staje się pusta, to że tak powiem osoby zajmujące opieką nad tymi osobami dostają taką informację. Tutaj nam zależało, żeby to też jeszcze w jakimś sensie zintegrować te pokolenia, w sensie pokazać jakąś taką wymianę, że ci społeczni towarzysze senioralni, bo takich nazywamy STS, żeby rzeczywiście byli tutaj zintegrowani też z innymi pokoleniami, żeby to nie była tylko i wyłącznie jakieś takie getto, tylko rzeczywiście, żeby dochodziło do wymiany, żeby nie tylko to było skomputeryzowane i ta pomoc była właśnie taka bezosobowa, tylko żeby rzeczywiście była jakaś wymiana. No i tutaj wykorzystując system, że uczniowie w szkołach, którzy mają obowiązkowy wolontariat, że właśnie w ten sposób mogliby właśnie zaliczać te godziny wolontariackie, właśnie angażując się w pomoc właśnie senioralną, otrzymując od nich jednocześnie historię, tworząc jakąś taką archiwum żywej pamięci o regionie, o różnym, byłby takim też doskonałym narzędziem integrowania, ale właśnie międzykulturowego, międzypokoleniowego i włączania seniorów w życie. Także to taki pomysł, który też nam się zrodził w głowie i który opisaliśmy właśnie w tym rozdziale, żeby też pokazywać właśnie, że progresywne rozwiązania to nie tylko i właśnie są, że tak powiem, bezduszne komputery, ale właśnie też właśnie technologia w służbie, że tak powiem, takiej integracji międzyludzkiej. Tak. W samym tym rozdziale jeszcze właśnie o tym progresywnym województwie marzeń pojawia się bardzo wiele innych propozycji. Między innymi właśnie są jeszcze trochę bardziej niż tutaj też padło rozwinięte kwestie mieszkalnictwa. Jeśli chodzi o rodziny, to tak naprawdę
Jest ona wspierana już od momentu planowania i uregulowane są kwestie między innymi aborcji czy właśnie leczenia niepłodności. Także już tu myślę, że nie będziemy zdradzać do końca, jak to jest, żeby właśnie zachęcać do czytania też tej publikacji Umówmy się na Polskę. A ja tutaj kończąc, chciałam właśnie zadać to ostatnie pytanie, które tak naprawdę po części nam się przejawiało przez całą rozmowę, czyli o ten uniwersalizm. Z jednej strony właśnie podczas lektury wydawało mi się, że te niektóre rzeczy są uniwersalne, nie tylko właśnie tego województwa progresywnego. Przed lekturą i myślę, że też na samym spotkaniu autorskim, którym byłam w Warszawie na samym początku, wydawało mi się, że to progresywne województwo może być co nieco zbliżone do lewicowego czy do liberalnego. I tutaj tak trochę przekornie chciałam zapytać o to, co wyróżnia to progresywne województwo, ale zarazem co jest właśnie taką uniwersalną metodą, którą moglibyśmy wykorzystać, no bo przecież tam też pojawiają się elementy, które znajdziemy nie tylko w innych województwach, takich jak lewicowe czy liberalne, ale na przykład rozwój transportu. Tutaj też pojawiają się te elementy kolejowe, które możemy spotkać między innymi właśnie w rozdziale o konserwatywnym województwie. Także co to progresywne województwo wyróżnia od innych, a co jest taką uniwersalną receptą, którą możemy zastosować w innych województwach, albo już na przykład wdrożyć teraz w funkcjonowanie naszych miast, regionów, województw. Ja myślę, że dużo tych rozwiązań jest oczywiście uniwersalne i absolutnie do przetestowania również w obrębie, nie wiem, czy województwa konserwatywnego, czy chadeckiego. Myślę na przykład o takich rozwiązaniach, które moim zdaniem nie mają jakiejś takiej jednoznacznej łatki właśnie ideologicznej, czy na przykład Społeczna Agencja Nieruchomości. No to są takie organy, które pomagają osobom potrzebującym i nieposiadającym własnego mieszkania znaleźć, wynająć coś, znaleźć trwały wynajem. Wydaje mi się, że one nie mają tu jakby łatki, są rzeczywiście takimi rozwiązaniami, które spokojnie mogłyby być implementowane we wszystkich właściwie województwach. Także wydaje mi się, że ta kwestia chociażby na przykład związków partnerskich, które rozumiem, że jest jakby oczywiście jakoś tam kontrowersyjna wciąż, chociaż coraz mniej na szczęście, ale też jest takim rozwiązaniem, które wydaje się no, w jakimś sensie uniwersalne, w takim sensie, że ono też odwołuje się do tradycji, znaczy buduje na jakiejś komórce społecznej, którą jest rodzina, w tym sensie, że odwołuje się jednak w swojej jakby takim założeniu do bardzo tradycyjnych wartości, mimo że z naszej perspektywy jest rozwiązaniem bardzo progresywnym. Także wprowadzamy że tak powiem, właśnie chyba to, co chyba jest chyba najbardziej uniwersalne w naszym województwie, to jest to, że my rzeczywiście chcieliśmy pokazać je jako takie województwo, które rzeczywiście cały czas się uczy, testuje różne rozwiązania i z nich wyciąga wnioski, że to nie są, że tak powiem, takie decyzje, które są już nieodwracalne i tylko właśnie cały czas są jakby monitorowane. I też na przykład samorządowy system oceny jakości prawa miejscowego i usług publicznych, który właśnie, tak jak nie wiem, codziennie, znaczy nie codziennie, no ale każdy z nas ma doświadczenie oceniania restauracji, który zjadł obiad, czy tam różnych korzystania potem z tych recenzji właśnie użytkowników, właśnie żeby oceniać na bieżąco różnego rodzaju usługi publiczne w danym województwie i w oparciu o te oceny dostosowywać je, no bo one są po to, jeśli są to usługi publiczne, to są właśnie po to, żeby służyły mieszkańcom, obywatelom i jeśli nie spełniają tej funkcji, no to należy zastanawiać się, jak je udoskonalać. Więc no, są takie, wydaje mi się, rozwiązania, które chcieliśmy, żeby były, znaczy, które wydaje mi się, że są totalnie uniwersalne i właśnie dlatego też, kiedy zastanawialiśmy się, co ma być w województwie progresywnym, wydawało nam się, że część tych rozwiązań rzeczywiście mogłaby być w każdym innym też województwie i jeśli by dobrze się nad nimi zastanowić i te rozwiązania wdrożyć. Ale wydaje się, że to, co jest najcenniejsze, to jest właśnie jakaś taka otwartość na testowanie różnych rozwiązań. I, no ale te kwestie komunikacyjne też uważam, że one nie są ani konserwatywne, ani lewicowe. W gruncie rzeczy, że są po prostu wygodne, że zamiast codziennie, nie wiem, zastanawiać się, czy w autobusie jest biletomat i czy mam środki na karcie, czy mam gotówkę, bo to też nie jest, żeby to uspójnić i żeby to powiedzmy w dodatkowym, w jakimś podatku, który płacę w danym miejscu, żeby to uregulowało, żebym nie musiał codziennie się zastanawiać, czy jadę na gapę, czy jeszcze jadę na gapę, czy już nie jadę na gapę, czy już mi się skończył 20-minutowy bilet, czy jeszcze mogę 2 minuty. To są takie rzeczy, które ja mam wrażenie, że przełożą się na życie wszystkich po prostu mieszkańców, obywateli mogą się przełożyć i usprawnić nasze funkcjonowanie.
i uczynić się po prostu lepszym, bardziej przyjaznym. Będziemy mieli też przez to więcej czasu, energii, zaangażowanie się w różne jakieś takie działania, właśnie wolontariackie, czy właśnie pomoc społeczną, żeby ta rzeczywistość taka codzienna, w której się obracamy, żeby rzeczywiście nie była tak trudna, że my już właściwie już mamy totalną ochotę zamknąć się w domu i nie wychodzić z niego, żeby nie spotykać się, nie korzystać z żadnych usług publicznych, które wymagają od nas bardzo dużo wysiłku. Że to co chcieliśmy tutaj pokazać, to właśnie województwo, które jest właśnie bardzo proste w obsłudze i które jest takie intuicyjne, że nie trzeba się bardzo długo zastanawiać i czytać instrukcji, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje, nie wiem, miejski rower czy coś takiego. Rzeczywiście, jakby, bo tutaj padło to słowo wygodne i to województwo rzeczywiście w tym funkcjonowaniu jest wygodne, bo tam się pojawia bardzo wiele recept na to, jak właśnie może funkcjonować nasza codzienność, tak żeby po prostu wszystkim było prościej, a nie jakiejś konkretnej grupie. Także na pewno zachęcam do lektury i do poznawania tego województwa, zresztą nie tylko tego. A tutaj panu Pawłowi Dobrowolskiemu bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję serdecznie i też zachęcam Państwa, żebyście też uruchomili wyobraźnię, ponieważ te nasze rozwiązania miały na celu właśnie jakby trochę pobudzić, jak nasza rzeczywistość codzienna, tak też pracując nad tym rozdziałem, o nim myśleliśmy, żeby właśnie zastanowić się, które rzeczy na co dzień nam sprawiają jakąś trudność i są, o które się codziennie właściwie potykamy, ale uważamy, że nie da się z nimi nic zrobić. I to było taką naszą podstawową inspiracją do tego, żeby pisać o tym, jak można byłoby to zorganizować lepiej, właśnie nie mając tych ograniczeń. Więc zachęcam też Państwa do wymyślania rozwiązań i z tego banku pomysłów być może uda się pewne wdrożyć po prostu w naszych miejscach, w których mieszkamy. Tak, a to racja, bo rzeczywiście ta sama publikacja, mam wrażenie, że jest bardzo taka rozmowogenna, bo to widzę też w takiej mojej bańce znajomych, bliskich osób, że po tym jak ja ją zakupiłam, zaczęłam o niej rozmawiać, to mam nie dość, że kolejkę osób, które chcą właśnie przeczytać, to już właśnie uruchomiło się kilka właśnie dyskusji i debat tak wewnętrznie o tym, jak wygląda Polska, a jakby mogła i jakie są pomysły. Także na pewno też wiele ciekawych wątków można poruszyć dzięki tej lekturze. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę.